Zastanawialiście się kiedyś, jak się załatwiają kosmonauci? Życie człowieka na stacji kosmicznej nie jest łatwe. Główny powód to brak grawitacji, czyli stan nieważkości. Wszystko, co nie jest przymocowane, szybuje w powietrzu albo po prostu wisi. Jeść w takich warunkach jest bardzo trudno. Najpierw trzeba przymocować swoje ciało obok zamontowanego w ścianie stołu z magnesami do konserw i gumkami do sztućców. Ostrożnie rozłożyć i przymocować talerze, pojemniki z jedzeniem, łyżki i widelce. A po tym, jak zacznie się odpakowywać jedzenie, być bardzo szybkim i uważać, żeby nie odleciało. Menu kosmonautów jest dość zróżnicowane, ale bardzo żwawe. Żeby złapać jedzenie, które zdążyło uciec, trzeba czasem nieźle się napocić. Chociaż jedzenie jest zwinne, to jednak dobrej jakości. Przecież dobiera się je w szczególny sposób i dlatego układ trawienny kosmonautów działa zazwyczaj doskonale. Ale to kosmonautów nie za bardzo cieszy. Dlaczego? Dlatego, że nie aż tak trudno jest w kosmosie jeść. Jak pozbyć się strawionego przez organizm jedzenia? Przecież zasady mikrograwitacji są jednakowe dla wszystkiego. Większość z nas wyobraża sobie, że kosmonauta załatwia się tak, ale w rzeczywistości ten proces w kosmosie nie jest taki prosty i wygodny jak na Ziemi. Problemy zaczynają się już na Ziemi. W rakiecie, która dostarcza kosmonautów na stację kosmiczną albo na statek kosmiczny, nie ma toalet. Kosmonauci starają się wytrzymać, ale na wszelki wypadek pod skafander zakładają pieluchę dla dorosłych. A ci, którzy odmawiają zakładania pampersów pod skafander, mocno tego później żałują. Wcześniej, żeby pójść do toalety na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, za grubszą potrzebą kosmonauta musiał przykleić do pośladków specjalny klejący woreczek. Po zakończeniu wypróżniania się, wsuwając dwa palce w specjalną kieszonkę, trzeba było ostrożnie oderwać woreczek od pośladków. Następnie wziąć opakowanie ze środkiem dezynfekującym, ostrożnie je rozerwać i szybko włożyć do woreczka z fekaliami. Następnie trzeba było się podetrzeć. Najpierw zwykłym papierem, później wilgotnymi chusteczkami. I po zapakowaniu ich razem z cudownym woreczkiem do jeszcze jednego woreczka umieścić w pojemniku na świeci. Bardzo często kupy wylatywały z woreczka i zaczynały rozrabiać. I kosmonauci musieli nieźle się napocić, żeby na czas je złapać. Na to, żeby pójść do toalety za grubszą potrzebą, kosmonauta potrzebował około 45 minut. I nie było filtrów powietrza. Zapach wisiał nieruchomo. Z czasem kosmiczni inżynierowie opracowali kosmiczny odkurzacz toaletę. Wbudowano w niego wentylator, który wytwarzał strumień powietrza wciągający odchody do zbiornika. Wykonano specjalne końcówki dla mężczyzn i dla kobiet. Wszystko, co musiał zrobić kosmonauta, to prawidłowo przypiąć nogi i biodra, założyć system końcówek i włączyć odkurzacz. Opracowanie tego systemu znacznie ułatwiło proces defekacji kosmonautów, ale było bardzo drogie. Wierzcie lub nie, ale jedna z toalet wyposażona jest w system regeneracji, który przerabia mocz na wodę. Zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie lajka i dowiedzcie się, ile kosztuje kosmiczna toaleta.